to niech pan prowadzi. Zdziwiony jestem tematem dzisiejszym, bo mamy taki temat: słudzy Boży, a pieniądze. Łukasz 16. Widać, jest to ważne. Łukasz 16, rozdział od 9 do 13. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Więc wyraźnie Słowo Boże mówi, że nie da rady po prostu służyć Bogu i mamonie, że to są dwie różne służby. A więc sługa Boży musi umieć poruszać się w tych sprawach, żeby to, co jest cudze, nie zawładnęło tym, co własne. Więc to, co jest tutaj tylko na ziemi, żeby nie zawładnęło wiecznością. Żeby wieczność nie stała się mniej ważna niż to, co tu przemija. A więc w sumie mówiliśmy, że to Pan Jezus ma zarządzać, a więc Pan Jezus zarządza także finansami w naszym codziennym życiu, moi drodzy, jeżeli chcecie wiedzieć, o co tu chodzi. Chodzi o władzę. To nie jest tak, że Pan Jezus rządzi w sprawach wiary, a w sprawach ziemi rządzą ludzie. Mówiliśmy, że we wszystkim rządzi Jezus. Dlatego się tak dziwię. Mówię, dlaczego powinniśmy nie mówić o pieniądzach, a tu będziemy o pieniądzach mówić? A tu się okazuje, że jednakże Pan Jezus chce, żebyśmy mieli taką świadomość, że to są sprawy małe. On to nazywa, jeżeli ktoś małe pieniądze, to jest mała sprawa. Ten mały niezwierny, to mu powierzy większą sprawę na przykład, jeżeli w tej małej nie będzie wiernym. Co więc tutaj Pan Jezus mówi o tych pieniądzach? Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niegodziwości czy niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto żeby was przyjął do wiecznych przybytków? Ci, których pozyskaliście sobie mamoną niesprawiedliwości, czy żeby w ogóle was przyjęto do miejsca wiecznej chwały? Tak, żeby przyjęto nas do miejsca wiecznej chwały. I tu zaraz Pan Jezus mówi o bogaczy i Łazarzu. A był pewien człowiek bogaty, od 19, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. A więc do czego służyły temu człowiekowi pieniądze? Do tego, żeby sobie bawić się, być zadowolonym, korzystać z tego w ten sposób. A obok niego był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. Bogacz sobie się cieszył, obok miał człowieka, którego mógłby pozyskać tą mamoną niesprawiedliwości, zatroszczywszy się o niego, jednakże nie był zainteresowany tym. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał, to jest opowieść, więc gdy w krainie cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, by umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpiał w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. Odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzył. Wiemy, że Łazarz dokładnie był tym, który umarł i z martwych został wzbudzony. I tak chcieli go zabić, nie chcieli go słuchać. A więc Jezus pokazuje tylko taki obraz, że ktoś ma i ktoś nie ma. I ten, co ma, nie pomyśli o tym, co nie ma. A więc w sumie nie użył prawidłowo tego, co miał, i więc stracił swoją możliwość bycia tam, do tych wiecznych przybytków. Go nie przyjęli. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Tu mamy od 29 wiersza znowuż przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś podróżując tędy podjechał do niego i ujrzawszy ulitował się nad nim. Poszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Znowuż mamy człowieka, który mając tą mamonę, zobaczywszy człowieka pobitego, nie tylko, że go tam opatrzył, ale również wziął go i opłacił za niego pobyt w tym miejscu, żeby ten człowiek mógł dojść do zdrowia. A więc użył prawidłowo tej mamony, żeby komuś pomóc. Jezus mówi, to był właśnie bliźni. Widząc potrzebującego, rzeczywiście potrzebującego, pomógł mu. I gotów był dopłacić, jeżeli by to przekraczało to, co już zapłacił. Więc wziął na siebie to. Piękne, to jest coś, co łączy z Chrystusem. Mateusza, 17 rozdział, od 24 wiersza. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy 2-drachmowego podatku i rzekli, nauczyciel wasz nie płaci 2 drachm. Rzecze Piotr, owszem, a gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł, od obcych, na to Jezus, a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek i znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. I znowuż mamy tutaj tą mamonę. Jezus nie nosi ze sobą pieniędzy, ale mówi, żeby ich nie zgorszyć, złowisz rybkę, ta rybka będzie miała w pyszczku odpowiednią kwotę, weź i zanieś im, żeby ich nie zgorszyć. Oni nie wiedzieli, nie mogli, że Jezus jest Synem Bożym, a więc żeby nie czuli, no, wzgardza porządkiem czy czymś, i zanieś. A więc pieniądze znowuż użyte prawidłowo. No, można by powiedzieć śmiesznie, idź, Pan Jezus tak fajnie może, to idź, złów rybkę, weź pieniądze i kup nam jakieś kabanosy. Nie, on mówi, idź i zapłać. A w sensie tyle, ile było potrzeba, ta rybka miała. Nie za resztę coś tam jeszcze zrób. Nie, dokładnie tyle. Więc używanie mamony zgodnie z tym, z potrzebą. To jest piękne, mieć taką swobodę jak Pan Jezus. Być wolnym człowiekiem. Dzieje apostolskie, 5 rozdział.
Tu mamy trochę inny obraz. Ananiasz i Safira. Od pierwszego wiersza pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś się rozporządzać pieniędzmi do woli? Przeczytam wam z tej linearnej. Gdy sprzedałeś... Gdy sprzedałeś z zamiarem oddania Panu, a to jest takie moje chyba. Zaraz. Czyż nie trwając dla Ciebie trwałby i sprzedany w Twojej władzy był? To jest znak zapytania. Czy to, co było przeznaczone dla Pana, obróciwszy w pieniądze, Ty uzyskałeś nad tym władzę, czy nadal władzę ma nad tym Pan? O to tu chodzi. Tu nie chodzi o to, że Ty mogłeś tym władać. Oddałeś pole Panu, a gdy je sprzedałeś, pieniądze na to pole należą do Pana, nie do Ciebie. O tym mówił Piotr. Nie, że mogłeś nimi sobie rządzić. Nie mogłeś rządzić. Ja to sobie tak wziąłem, że gdy sprzedałeś z zamiarem oddania Panu, Jego Kościołowi, to czyż te pieniądze jeszcze pod Twoją władzą były? Czy już Pana? Inaczej Piotr mówi do niego, oddałeś pole Panu, a więc pieniądze, które wziąłeś za to pole, należą do Pana. Jak w ogóle przyszło ci do głowy, żeby teraz poczuć, że ty masz jeszcze władzę nad tymi pieniędzmi i część sobie zostawić? To już było Pana i dlatego była ta kara. Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś słysząc te słowa upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. A więc widzimy, tu mamona doprowadziła do upadku męża i żony i do śmierci obydwojga. To, co jest małe, to, co jest cudze, doprowadziło do utraty tego, co jest wieczne. To jest coś naprawdę bardzo, bardzo ostrzegawczego. Zresztą jest napisane, wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A więc to nie jest tak, że możesz Panu powiedzieć, Panie, to do Ciebie należy, a potem zobaczysz, ile Ci za to dali. Na przykład, weźmy, masz taki, jakiś taki porcelanowy dzbanek jakiś taki, ale to ile może kosztować ten dzbanek? Panie, to dla Ciebie należy. Ale potem przyszedł jakiś nabywca, zobaczył, mówi, ty, ale to jest antyk. Jaki antyk? No antyk, mówię ci, to jest naprawdę bardzo drogie. A ile to może kosztować? No ci mówię, że 20 tysięcy, 30. Jo. No i sprzedał mi się sobie, ja myślałem, że to będzie mniej, a więc wziął sobie część, a część oddał. Śmierć. To nie ma znaczenia. Jeżeli już to zostało dane Panu, to już należy do Pana, nie do człowieka. I ile by to było, to jest Pańskie. Musimy to zrozumieć, bo to jest bardzo ważne dla nas, żeby nie robić jakichś dziwnych pomysłów, że najpierw człowiek coś mówi, a potem przeliczy i myśli, no nie, chyba ten mój pomysł był zbyt wygórowany. I już jak powiedział człowiek coś, to nie ma znaczenia. A więc niebezpiecznie można stracić wieczność. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Od 18 wiersza. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożył, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginął wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał i za pieniądze można nabyć dar Boży. Tak jakby człowiek myślał, że u Boga coś idzie kupić sobie. To jest znowuż kolejny pomysł, że za obce coś u Boga coś osiągnąć. To jest pomysł jakby ze świata, ze światem przyjść do Boga i myśleć, że u Boga jest jak w świecie. Nie kupisz sobie, u Boga jest wszystko za darmo, z łaski, nie ma tak.
żeby sobie tam kupywać coś, jakieś znajomości u aniołów, że ten anioł będzie teraz, nie wiem, specjalnie z tobą chodził, bo ty go sobie kupiłeś, żeby cię ochraniał, czy cokolwiek. No nie idzie tak, żeby to, co niebiańskie, sobie kupić tam i ogarnąć to jak w świecie. A więc pieniądze temu człowiekowi odbiły w głowie. On myślał sobie, że zobaczcie, ale był taki, ktoś mógłby powiedzieć, ale to naprawdę był człowiek taki, gotów był zapłacić nawet, żeby to mieć. Ale tu tego nie kupujesz. I wtedy co mówi dalej Piotr? Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Była to gorliwość nierozsądna. Piotr mówi, proś Pana jeszcze, czy nie mógłby ci być darowany ten twój pomysł. No i on był na tyle pokorny, że mówi, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. No i gdzieś tam dotarło, że nie tak z Bogiem jest. To interesy świata nie mają tutaj żadnego miejsca. Tak jak tam w świątyni prowadzili interesy świata, prawda? I Jezus mówi, jaskinie zbójców zrobiliście z miejsca modlitwy, dlatego że mamona stała się tam czymś cenniejszym od tego, po co to zostało zbudowane, dla kogo, dla czyjej chwały ta świątynia zaistniała. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Łukasza, 19 rozdział, mamy tutaj Zacheusza. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc czytając te wszystkie miejsca łączące się z mamoną, doświadczamy, że w różny sposób Pan działa w tej sprawie w ludziach. Nie ma jakiegoś schematu, nie ma narzuconych jakichś ram, że tylko w ten sposób i w żaden inny, nie inaczej. A więc u Zacheusza w Semnas w ten sposób. Pamiętamy tamtego młodzieńca, wtedy Pan powiedział, weź to wszystko sprzedaj i rozdaj ubogim. A tu mamy, że ten człowiek w ten sposób zrozumiał i Pan mówi, dobrze, gotów jesteś, zrób to. Filipian, 4 rozdział. Filipian, 4 rozdział, 10 wiersza. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro.
Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Widzimy tutaj Filipian, którzy biorą współudział, mają w tym, co się dzieje w doświadczeniu apostoła Pawła, w braniu, jak i w dawaniu, a więc Paweł również z nimi się dzieli jakimiś dobrami, które posiada, więc w sumie takie współdziałanie widzimy tutaj, a więc widzimy jakiś taki dobre działanie ludzi, którzy widząc potrzebę w danej sprawie, gotowi byli wziąć w tym udział, bo widzieli, że warto, że to jest warte tego, żeby do tego przyłożyć swoją rękę także i finansowo. I Paweł ich tam pochwalił. Mówi, że Bóg też ich zaspokoi potrzebę. Gdy oni widzą potrzeby tych, którzy służą Bogu, Bóg widzi potrzebę ich. Piękne. W Łukasza, 8 rozdział, 8 rozdział od 1 do 3 wiersza. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A więc były jakieś niewiasty, które także wykładały jakieś zasobności z tych swoich majątności, które też służyły do tego, aby ta służba w tych sprawach też mogła finansować, mogła funkcjonować. I Pan im na to pozwolił. A więc tyle, ile w rzeczywistości była potrzeba. Tam myślę, że nic więcej niż było potrzeba. Co prawda Judasz tam wykradał, pomniejszając to, ale sobie narobił przez to strasznego bałaganu i będzie bardzo blisko diabła w tej Gehennie. I to z powodu jakichś tam mamony. To jest tragedia, wiecie, kiedy pieniądze były w stanie tego apostoła wyciągnąć z apostolstwa i skierować w objęcia diabła. Coś, co przemija, coś niewiele znaczące. 2 Koryntian, 9 rozdział, od 1 wiersza. Zbyteczną zaś rzeczą bym to wam pisał o dziele miłosierdzia dla świętych, znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy bracia, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedoncycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni, my nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was, zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje oficie, oficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daj i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu, doznawszy,
dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi, a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za nie wysłowiony dar Jego. A więc widzimy, znowuż pojawiają się pieniądze, lecz one nikogo tu nie wiążą. Nikt się nie wiąże. Dawcy nie wiążą biorców, biorcy nie są związani przez dawców. Nie jest tak, że dawcy panują nad biorcami, biorcy stają się niewolnikami dawców. Nie ma tego w ogóle tutaj, nie ma kupowania. Tu jest coś, co służyć ma w danej sprawie i to ma być konkretnie w tej sprawie, że Bóg się troszczy o swój lud, żeby nie było tak, że ktoś ma za wiele, a ktoś ma za mało, żeby to mogło funkcjonować w prawidłowy sposób. I to tyle. A że to jest Chrystus w nas, a więc nie ma problemu. Chrystus wie najlepiej, co i jak powinno funkcjonować. A więc my uwalniani od tego swego ja, staliśmy się podziwiaczami działania Chrystusowego w sprawie tego, co wydawałoby się nasze, a stało się pańskie. Zrozumiałe powiedziałem? Wydawałoby się nadal nasze, a stało się pańskie. Pan wie, jak nas uratować od tej mamony niesprawiedliwości, żeby nas nie wciągnęła na tereny gehenny, a więc będzie nas uczyć, jak tym wszystkim dysponować, żeby to było prawidłowe. My jesteśmy zarządcami. Pamiętacie, jak tego zarządcę tam pochwalił, jak uszczuplił właściwie zasobność Pana, ale był sprytny. Pozyskał sobie tą mamoną jakiś tam przyjaciół. I mamy jeszcze 12 rozdział 2 Koryntian, 14-15 wiersz. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? A więc Paweł mówi, ja was nie będę obciążał, możecie być spokojni, przyjadę do was, ale to ja sam będę łożył na koszta utrzymania mego, kiedy będę między wami. Potem tam pisze, że tej chwały nie odda w żaden sposób nikomu. Wszyscy później, którzy przyszli tam do Koryntu, to byli ci, którzy chcieli pozyskiwać ich, żeby zyskać ich pieniądze. Paweł pozyskiwał ich, łożąc sam na swoje utrzymanie wśród nich, a więc pokazał im, że jemu nie chodzi o ich pieniądze. Zabezpieczył ich, dał im możliwość zrozumienia, że on jako sługa Boży pokazał im, że Pan chce ich uratować, zbawić, a nie ogołocić. A więc sługa wie, bo Jezus wie, co będzie dalej. Paweł jako człowiek, skąd mógł wiedzieć, że później między Koryntian przyjdą ludzie, którzy będą chcieli udawać kogoś, kim był Paweł. Paweł mówi, a czy pieniądze ich interesują? I problem się załatwia. Pan wiedział, a więc Pan w ten sposób zrobił, że Paweł nic nie brał od Koryntian. Od Filipian wziął, od Koryntian nie wziął. Więc wiedział, gdzie wziąć, gdzie nie wziąć. To nie było tak sobie, a kto daje, to dobrze. Nie. To jest takie działanie. Czytamy o czymś, czym mamy do czynienia, póki żyjemy na ziemi. Kiedyś nie będziemy już mieli do czynienia, kiedy nie będzie można już nic kupować ani sprzedawać, problem się skończy. Ale póki jeszcze ten problem się nie zakończył, to jesteśmy nadal w doświadczeniu i musimy uważać, aby nas to doświadczenie nie przyciągnęło w złym kierunku. List do Filemona, 18 wiesz dalej. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował. W Panu pokrzep me serce w Chrystusie. Paweł mówi, jeśli coś ci jest winien, ja zapłacę. Jeżeli masz problem, żeby go przyjąć, dlatego że gdzieś wykorzystał cię, i siedział w więzieniu, ale teraz się nawrócił i wraca, ale jeśli miałbyś problem, to ja go zapłacę. Twój problem rozwiążę, zapłacę ci. Ale też i pamiętaj, że w sumie jesteś mi winien samego siebie, bo dzięki mnie się naprawdę nawróciłeś i możesz być uratowany, masz o wiele większy skarb niż te pieniądze, które ci tamten gdzieś tam zmarnował.
A więc taka piękna postawa. Trzeci list Jana od trzeciego wiersza. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować i przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. A więc tutaj Jan mówi, że powinniśmy mieć wzgląd na to, że ci ludzie wyruszyli, żeby głosić. W tym czasie nie pracują. Paweł gdzieś tam w przerwie szył namioty, aby zarobić i na swoje utrzymanie czy innych, a więc oni w tym czasie na przykład nie pracują, aby wspomóc ich. Oni na przykład nie było wtedy tak jak teraz, że wziął urlop płatny, z tego urlopu płatnego przeznaczył połowę na to, że pojedzie gdzieś i będzie głosić Ewangelię. A więc w sumie ma utrzymanie, nie ma problemów, ugościsz go, jest dobrze. Ale jeśli nie ma urlopu płatnego, ma bezpłatny, w tym czasie nie ma skąd mieć dochodów, to i wspomożesz, żeby ten człowiek miał za co funkcjonować, bo zdaje sobie sprawę, że w dobrej sprawie służył. A więc ku temu też to służy, być swobodnym człowiekiem, wolnym człowiekiem w tym, żeby to nie było, żeby pieniądze nie wywołały w nas tego grzesznika, tego chciwcę, tego pazernego człowieka, który będzie dusi groszem czy coś, żeby tylko, żeby zbudować swoje plany, a nie będzie myśleć, że przecież to służyć ma ku pewnej sprawie i Pan ci pomoże, ale ty musisz widzieć, po co jesteś tutaj na ziemi również, a więc żeby nie zamknąć się, nie zasklepić się. Jest to całkowita sprawa twoja przed Panem. Później mamy list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Czytamy, żeby się nauczyć, żeby napisano, co tu napisano w Biblii na ten temat. 13:16. Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. A więc znowuż mamy coś, co ma służyć ku czemuś. Wspieranie w dobrej sprawie, nie żeby sobie kogoś zdobyć czy kupić, ale wspieranie się nawzajem, służenie sobie. Kto lituje się nad ubogim, ten Panu daje. To jest w kierunku Pana, a nie, że ja coś za coś. Po prostu to jest wredne. To jest tak cielesne i zmysłowe, że demoniczne wręcz. Że ja ci coś pomogę, ale ty musisz mi za to być wdzięcznym i ty musisz mi za to na przykład skopać ogródek albo co innego. Może tak być, kiedy człowiek jest leniwy. Nie chce mu się pracować, a chce mu pomóc, to popracujesz, to ci pomogę. Bo leniwego trzeba wydobyć z lenistwa. Ale jeśli człowiek jest normalnie, funkcjonuje, a w tym czasie potrzebuje wsparcia, pomożesz i tyle. Nie spodziewając się zwrotu, jak napisano w Biblii. Ale może ci zwrócić, bo ten, który bierze od ciebie, wie, czego stać na to, żeby zwrócić. To nie jest tak, że jak nie spodziewasz się zwrotu, to już nie musi ci zwracać. Bo to wtedy włączyłby się drugi bieg. To dawaj, a jest napisane, nie spodziewaj się zwrotu, a więc w sumie nie licz na to nawet, że ja ci zwrócę. To też nie o to chodzi, żeby wierzący ludzie ciągnęli z kogoś albo wykorzystywali kogoś. A więc chodzi o mamonę. Mówimy o mamonie, co ona może zrobić złego. Trzeba na nią uważać. I potem mamy w 1 Koryntian 9 rozdział od 11 wiersza. Jeżeli my dla was dobre duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy. Takie, zobaczcie, takie proste rozwiązanie. Jeśli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to z tych waszych ziemskich też rządzić możemy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli.
Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jaką wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Paweł mówi, że gdyby chciał, mógłby z tego korzystać i co komu do tego? Przychodzi Paweł do ciebie, do domu i mówi tak, jesteś uratowanym, uratowaną, bo dotarłem do ciebie z Ewangelią, potrzebuję twojego wózka, żeby zawieźć pewne rzeczy do innego miasta. A ty mówisz, ale to jest mój wózek. Nie, teraz to, co twoje, jest też i moje. Przyjąłeś życie wieczne, doznałeś, że teraz masz skarb w niebie największy, to ja mogę skorzystać z tego, co ty posiadasz w tej sprawie ważnej, bo Bożej. A Paweł mówi, tu mówi o pieniądzach. Ja tam tylko przykład z wózkiem jakimś podałem, bo ktoś mógł przyjść i powiedzieć, że twój samochód zabiera, bo mu się nie chce iść. To jest co innego. Mówimy o rzeczywistości, że ten, który głosi Ewangelię, ma prawo żyć z Ewangelii, bo to jest prawo pańskie. Ale ten człowiek może zrezygnować z tego prawa. Nie mogą zrezygnować z tego prawa ci, którzy biorą od tego człowieka duchowe wartości. Może zrezygnować ten, który daje duchowe wartości. Bo jeżeli z drugiej strony jest rezygnacja, to jest bezprawie. Paweł mówi, ja mając prawo, nie korzystam z tego prawa i to jest moja zapłata. I chwała Bogu. Ale to jest prawo tego, który służy w tych sprawach duchowych. Nie tego, który bierze to duchowe. Galacjan, 6 rozdział. A więc widzimy, że również tu jest swoboda, wolność poruszania się. Że nie ma narzuconych jakichś ram działania takich zakonnych. 6:6. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Mamy tu kolejne potwierdzenie tego działania. Wiemy, że teraz jest trochę inaczej. Wiemy, że ogólnie... I ci, którzy zwiastują Słowo Boże gdzieś, chociaż są tacy, którzy żyją głównie z tego, jak tam pastorzy w zborach, którzy w tym czasie nie wykonują żadnej pracy, oni głównie żyją z tego, że ci, których oni nauczają, dadzą im pieniądze. Ale to jest ich temat. Paweł mówi, ja was nauczyłem. Pamiętacie tam do tych zborów efeskich. Ja was nauczyłem, że lepiej jest dawać niż brać. Ja was tego nauczyłem. Mógłbym was nauczyć, jak wykorzystywać to, że idziecie głosić Ewangelię, żeby zdzierać z ludzi pieniądze. Ale mówi, ja was tego nie nauczyłem. Nauczyłem was, jak wykorzystywać swoje metody, swoje sposoby, swoje umiejętności. Paweł umiał szyć namioty, szył więc namioty i tak zarabiał na siebie i na tych, którzy z nim byli. Piękne świadectwo. Ale to był jego temat. Czy rozumiemy to? To był jego temat. Piotr nie musiał tego robić i Piotr tego nie robił prawdopodobnie. Później Galacjan 2 rozdział i 9 wiersz. 9 i 10. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. A więc znowuż Paweł mówi, że mieli się zająć tym, żeby na ubogich w Jerozolimie zostały zebrane jakieś tam finanse, a więc tym się też zajął. Ale serce jego było w sprawach działania Kościoła. To było sprawy najważniejsze. Duchowo, żeby Kościół był silny, zwycięski, żeby ludzie umieli żyć na tej ziemi i żeby nie byli skrępowani przez to, co w tym świecie niestety powoduje, że ludzie tracą życie, aby coś tam osiągnąć. Również w Dziejach Apostolskich to mamy w 11 rozdziale, 11 rozdział 28 wiersza.
I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei, co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Więc widzimy, że były pomoce, wsparcia wzajemne, coś, co podoba się Bogu też, kiedy ludzie w tym widzą się nawzajem. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, od 10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. A więc miłość pieniędzy, wielu uwikłało się w to i stracili, zeszli z drogi wiary. To jest tragedia. Nie dajmy się złapać w tą pułapkę, bądźmy wolnymi ludźmi. To w rzeczywistości to jest tylko czasowy jakiś środek, którym można, wykorzystując go prawidłowo, zyskać albo źle wykorzystując, stracić. On nie będzie się w ogóle liczyć, kiedy wróci Pan. Uważajmy, żebyśmy nie dali się na to złapać. 1 Koryntian, 7 rozdział i 30 wiersz. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Takie piękne słowo, jak to Paweł miał taką Bożą mądrość, że ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Zaraz sobie wytłumaczymy, o co chodziło Pawłowi, ale to jest, powiem wam, że to jest piękne. To jest taka wolność, taka swoboda po prostu. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. I kiedy weźmiemy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, żyć tak w wolności, po prostu nie być skrępowanymi, być wolnymi ludźmi. I tutaj mamy 10 rozdział od 32 wiersza. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. O tym Paweł tu właśnie pisze. Kupują, jakby nie posiadali. Ukradli im, jakby nie ich ukradli. Oni się radowali, jakby nie ich ukradli. Bo byli wolni. Nie przywiązali się do tych rzeczy. Wiecie, jak o to mieć taką świętą wolność? Używać, ale gdyby ukradli, to nie jest tragedia. Mogę żyć i bez tego. Bo życiem jest Chrystus, a nie to, co posiadam. Bo ja... O, ale mi zabrali cały dorobek mojego życia. To po coś takie drogie kupował? Czy mógł kupić sobie tańsze? Albo co innego. A więc rozumiecie, że ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. Nie wiązać z tym serca w ogóle. Być wolnymi ludźmi. No chodzą tu złodzieje i może być, że ci ukradną. Być wolnym człowiekiem. Iść dalej. O tym mówi Paweł, aby serce nasze było wolne, czyste, swobodne. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chwała Bogu, pięknie. Powiem wam, że chrześcijaństwo to jest wyzwolenie. Sługa jest wolny. Pan wie, jak postąpić. Judasz okradał Pana, Pan był zadowolony. Nie chodził, nie zwieszał głowy, nie myślał sobie, co mi tutaj ten złodziej wyprawia.
szedł dalej i tyle. Mieć taką świętą wolność, że Chrystus decyduje o wszystkim. W sumie to jest moim Panem. Nie tylko Panem mnie, ale i Panem tego, co mi dał. Pan dał, Pan wziął, Pan dał i potem nie wziął, bo znowu dostał Job jeszcze więcej i już nie wziął mu Pan. A więc chwała Bogu, Pan może dać, może wziąć, może dać, a ty się ciesz. Pan wie najlepiej, co z tym zrobić. Pamiętamy wiele takich pięknych wydarzeń z Abrahamem czy Lotem. Abraham mówi: Locie, jesteś młodszy, ja wybiorę pierwszy. Nie, Locie, jesteś młodszy, wybierz pierwszy. List Jakuba, 5 rozdział od 1 wiersza. Teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które nie ma, się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy żeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępu. Znowu mamy podobną sytuację jak Ananiasz i Safira. To, co powiedzieli, że należy do Pana, już należało do Pana. Teraz ci bogacze bogacą się, nie płacąc ludziom za pracę, którą oni wykonują u nich. A więc bogacą się w sposób wredny, ohydny. Bogacą się na czyjejś krzywdzie. I tu jest powiedziane, co ich czeka. Strawi ciała wasze jak ogień. A więc nie wykorzystuj, jeżeli to jest właśnie ten problem, żeby nigdy nie wykorzystać jakiejś sytuacji. Ktoś u ciebie pracuje, należy mu się, godzien jest robotnik zapłaty swojej, koniec. I jeżeli ustaliłeś z kimś zapłatę, to daj to. Nie później nie kombinuj, a może coś jeszcze uszczupla, a może coś. Daj to. Daj z hojnej, otwartej dłoni. Żeby nie było tak, że ktoś powie skąpiec o chrześcijaninie czy chrześcijance. Daj to otwartą dłonią, szczerą i prawdziwą, tyle, ile godzi się i wie, że się godzi. Daj to. Nie kombinuj, nie bądź sknerą, próbującym wszędzie gdzieś coś osiągnąć. Po prostu umiej być hojnym. Hojną, to jest piękne. Być jak Pan. Obdarzył cię hojnie. Nie próbując tam w ten czy inny sposób. To, co masz, Pan cię próbuje, mnie próbuje. Jak my będziemy z tego korzystać? W jaki sposób będziemy funkcjonować? To jest tylko czas ziemskiej próby, a potem? A potem będzie to, co zrobiliśmy my. Pan mówi, przyjdzie i zgodnie z uczynkami, jakie uczyniliśmy, On nas osądzi i powie: chodźcie, chodźcie wy, którzy nie daliście się złapać, którym mogłem powierzyć większe sprawy tu na ziemi. Chodźcie, będziecie ze mną. Tam, gdzie jestem, tam sługa mój będzie. Służmy w Duchu Chrystusowym. Nie dajmy się złapać w te cielesne gierki, kombinacje. Bądźmy swobodni i wolni. To jest najważniejsze. Nie wiesz, kiedy skończysz bieg swój. Możesz mieć jakiś plan, a on skończy się razem z twoją śmiercią. Wielu ludzi tak myślało, planowało. I skończyło. Używaj, jakbyś nie używał. Używaj, jakbyś nie używała. Niech to nigdy nie spowoduje, że staniesz się kombinatorem. Nie kombinujmy. To jest też złe. To jest cielesność. Bądźmy prawdziwi, tacy szczęśliwcy, którzy żyją na ziemi i czekają, kiedy wróci ich Pan. Jak słudzy, którzy stoją u drzwi i czekają, gotowi otworzyć i przywitać Pana. Pan Jezus mówi, że jeżeli chcemy być gdzie On, to musimy iść za Nim i czynić to, co On czyni. A On zawsze był taki. Mogli Mu zabrać, mogli Mu sufit rozebrać. On dalej był szczęśliwy, głosząc Boże Słowo. Nie dał się złapać w żadną pułapkę. Diabeł Mu oferował wszystko, pamiętacie? On wzgardził tym wszystkim, uznając to, co daje mu ojciec, te cierpienia, za większy skarb od wszystkiego, co dawał mu diabeł.
Kto cierpi, niech się raduje. Wiecie, to by było takie, tu ludzie się radują, że dostał tyle pieniędzy, a tu chrześcijanin czy chrześcijanka cieszą się, że cierpią. I ten by spojrzał, mówi, co to za wariaci. Zamiast się smucić, się cieszą lepiej ode mnie, który osiągnął jakieś tam sukcesy finansowe. Co im jest? Bo my mamy zapłatę w niebie, a ten człowiek ma tylko na ziemi. To jest ta różnica, moi drodzy. Lepiej cieszmy się z tego, co wieczne, niż z tego, co przemija. Więcej z tego radości będzie, bo ona się nie skończy. Z tego, co przemija, ma swój koniec. I taki to na dzisiaj wykład na temat sługi i jego pieniędzy. Amen. Amen. Amen.